Kontynuując nasze uroczystości, spotykamy się pod pomnikiem upamiętniających powstańców styczniowych. Tę część uroczystości rozpoczniemy od hymnu państwowego, który zaintonuje nasza orkiestra. Oczywiście zapraszamy do wspólnego śpiewania. Bez hymnu. Teraz poproszę księdza prałata doktora Eugeniusza Berdziuka o poprowadzenie modlitwy. Jesteśmy przed pomnikiem powstańców styczniowych. Tu na tablicy, dzięki księdzu prałatowi Romanowi, jest właśnie fragment tego dokumentu, który w dniu 20 października 2008 roku został odnaleziony podczas remontu dachu i wieży sanktuarium naszym w Krasnobrodzie. Te słowa, pierwsze zdanie: Boże, zachowaj i broń każdego z żyjących, aby nie patrzył na czasy opłakania godne, jakich my się doczekali i w jakich żyjemy. Bo to patrzyliśmy na potoki krwi braci naszych, niewinnie przelanej. Patrzyliśmy i patrzymy na prześladowania i ucisk świętego Kościoła rzymskokatolickiego. Opłakiwaliśmy tysiące braci naszych, wyrwanych z łona rodzin i pędzonych w lodowate kraje północy Sybiru i Kamczatki. I tak dalej, i tak dalej. Do tego Boga, który jest Ojcem narodów i do którego zwracali się powstańcy, także ojcowie dominikani, z ojcem Ludwikiem Turzynieckim, zanieśmy nasze modlitwy o zbawienie wieczne dla tych naszych braci, ale także niech w tej modlitwie będzie pozbieranie łez ich rodzin, ich także żon, dzieci i niech to wszystko płynie przed tron Boży, by Pan błogosławił obecnie naszym czasom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I do tej, o której tyle słyszeliśmy w tym pięknym referacie, wołajmy: Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boska Krasnobrodzka, święci patronowie naszej Ojczyzny, święci Wojciechu i Stanisławie, święty Andrzeju Bobolo i święty Stanisławie Kostko, święty Janie Pawle II, święta Faustyno. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech nami, naszej Ojczyźnie obecnie i tym wszystkim, którzy tu są i przygotowali ten program, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękuję, a teraz zapraszam zgromadzone tutaj delegację do złożenia związania. Po pierwszą wiązankę złożą władze samorządowe miasta wraz z naszymi księżmi, księdzem profesorem Radem Alewandrem i księdzem Adamuszem Berdziukiem. Złożenie wiązanki, proszę o delegację Rady Ministrów Podstawowej imienia Armii Krajowej w Kaczówce. Panią dyrektorę, będzie tam słów. Proszę o złożenie wiązanki delegacją zespołu szkół w Krasnodębskiej. Po delegacji wchodzą panie dyrektorki i nauczyciele. Kolejną wiązankę złoży delegacja mieszkodnienia biblioteki publicznej w Krasnorodzie i punktu informacji dyrektorskiej. Proszę o delegację warsztatu terapii zajęciowej do Mieszkowicy. Kolejne związanki to jest delegacja kasa takiego do Mieszkowicy. Złożenie wiązanki, proszę delegację Miejsca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Kolejne wiązanki, złożenie delegacja Szkoły Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rady Wiązki, Młodzieżka, Pana Dyrka.
Bożego Wielzanki, proszę prezesa Stowarzyszenia Aniołów i dziękuję wszystkim delegacjom i kontynuujemy naszą uroczystość. Teraz w podobnym szyku jak dotychczas udamy się do naszego sanktuarium, aby tam uczestniczyć w pobrzeżu. Thank you.